Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć, wtorek, 9 tygodnia okresu zwykłego i kolejny odcinek SOS, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Kiedy wsłuchuję się w to dzisiejsze pierwsze czytanie z listu świętego Piotra, to jakoś tak po raz kolejny w swoim życiu doświadczam tego, że oczywiście Słowo Boże jest żywe i bardzo aktualne i to, co działo się też w Kościele w pierwszych wiekach, z tymi wszystkimi i radościami, ale i smutkami, i problemami, dotyczy również nas. Również w XXI wieku zmagamy się z bardzo podobnymi sytuacjami. No i tak, z jednej strony to można nam powiedzieć, że świat może i się zmienia, ale my się nie zmieniamy, a może też z drugiej strony, nie wiem, czy to tak pesymistycznie zabrzmi, ale że my w Kościele czytamy to Słowo Boże tyle razy, że tyle wieków, 2000-lecia, i ciągle chyba czegoś nie rozumiemy. To nie znaczy, że ja coś rozumiem, bo oczywiście też mogę być w błędzie i pewnie wielokrotnie jestem. Staram się do tego błędu przyznawać i szukać prawdy. Jeżeli dzisiaj będę mówił coś złego, to napiszcie. Bracie, błądzisz, pogubiłeś się. Dzisiaj święty Piotr mówi o takim doświadczeniu pierwszych chrześcijan, bardzo ważnym, jakim było oczekiwanie i przybliżanie, przyspieszanie końca świata. Dzisiaj też, no chcemy, no oczywiście to wszystko rodziło się tak i wtedy, tak i dzisiaj, z takiego pragnienia spotkania się z Panem Bogiem. Ale to, co towarzyszyło wtedy, tak i dzisiaj, że to przyspieszanie było często spowodowane albo argumentowane jakimś strachem. Były takie momenty wśród wspólnot chrześcijańskich, kiedy straszono końcem światem, straszono Panem Bogiem. Budowano taką religię w jakiś taki sposób lękowy, gdzie byśmy powiedzieli, że karmiono chrześcijaństwo lękiem. Duchowość taka lękowa, jak ona jest dzisiaj też bardzo aktualna. A Piotr mówi, jak czekacie na Królestwo Boże, to wiedzcie, że ono dokona się w sprawiedliwości, że ono przede wszystkim przyjdzie w pokoju serca. Popatrzcie. Nie w jakichś groźbach, nie w jakichś scenach, które my dzisiaj no, lubimy się, mówię tak, dokarmiać. Szczególnie ta pandemia, która była, no, ona powodowała, że wielu kaznodziejów czasem jak grzyby po deszczu powstawali gdzieś tam, budzili się i szczególnie w tej strefie internetowej bardzo mocno działali w sposób lękowy, karmiąc duchowość lękowo, wzywając nawrócenie w sposób lękowy, wyciągali przeróżnego rodzaju maści, objawienia, często niezatwierdzone przez Kościół, często przedstawiane w sposób manipulacyjny. I tak zdobywali jakąś taką swoją popularność. I dzisiaj, po dzień dzisiejszy też tak jest, gdzie my jesteśmy dokarmiani przez lęk. A z drugiej strony widzę, że jakoś to jest łatwo przyjmowane w naszym życiu. Że my łatwiej przyjmujemy właśnie taką formę duchowości, taką jakąś taką stronę chrześcijaństwa, która nie przychodzi z jakimś pokojem serca, ale właśnie w strachu. Muszę się nawrócić, bo Bóg będzie mnie karał, bo to wszystko kara boska. I Bóg jest jakiś taki bliższy, taki jako ktoś bardzo groźny, jako ktoś jakiś srogi sędzia, a nie jako ktoś bliski. I nawet czasem się niektórzy będą mówili, że za dużo o tym Bożym miłosierdziu jest. Jezus nie przyszedł po to, żeby nas straszyć, żeby wygrażać nam palcem, ale żeby właśnie przynieść nam pokój. To doświadczenie pierwszego kościoła Wieczernika, kiedy Jezus mówi do zalęknionych apostołów po zmartwychwstaniu, pokój wam, jest też takim doświadczeniem dzisiaj też współczesnym. Jezus po to przychodzi, żeby dać nam pokój. I kiedy Jezus przyjdzie na końcu czasów, a przyjdzie, koniec świata nastąpi. Jezus przyjdzie z pokojem serca. Nawet kiedy On na kartach Ewangelii zapowiada różnego rodzaju kataklizmy i wstrząsy, które mają się dziać, i spadające gwiazdy, i zaćmienie słońca, księżyca i tak dalej, to przecież nie mówi po to, żeby straszyć uczniów, ale mówi, kiedy to się dziać zacznie, to podnieście głowy, nabierzcie ducha, bo zbliża się wasze odkupienie. Bądźmy dalece od takich ludzi, którzy nas straszą, którzy karmią nasze lęki, narzucają nam jakąś lękową duchowość. Naprawdę. To są ci apostołowie błędni, prorocy, którzy mącą w Kościele. Dzisiaj takich wielu jest. Tego straszenia w tym Kościele jest za dużo. Niektórzy oczywiście myślą, bo to jest łatwiejsze. Łatwiejsze kierowanie ludźmi, sterowanie czasem, manipulowanie. Właśnie przez strach. A Bóg przychodzi zawsze z darem pokoju. Jeżeli nas do siebie przyciąga, jeżeli chce, żebyśmy go wybierali, to tylko w pokoju serca, w bliskości. To, co ja mogę robić, oczekując na Królestwo Boże, to kiedyś zapytał mnie się jeden z moich znajomych franciszkaninów, co Marek właśnie powiesz na temat, bardzo tam konkretne nazwisko w imieniu księdza, który tak właśnie bardzo lubi straszyć w internecie i tak wszystko jakoś tak kręcić się wokół takiego strachu i lęku.
kiedy właśnie, co myślisz o końcu świata? Mówię, będzie koniec świata. Ale kiedy to będzie, to Pan Bóg przede wszystkim to wie. Tak Jezus nam powiedział w Ewangelii. A drugie, jakie jest moje zadanie? Troszyć się o bliskość z Jezusem. Moim zadaniem w przygotowaniu się na Królestwo Boże, na koniec świata, to jest troszczenie się o moją spowiedź, o moją Eucharystię, o moją modlitwę, o moje relacje z innymi ludźmi. To jest moje zadanie. Nie straszenie, nie trwanie teraz w lęku, w jakichś lękowych stanach, że nie mogę nic zrobić, nie mogę spać i po prostu. Bo wiem, że Pan Bóg zawsze przychodzi, daje mi pokój serca. Nigdy mnie nie straszy. I na pewno nigdy też mnie nie poniża. Bo to też jest kolejne takie, że dzisiaj też takie jakaś forma duchowości, która jest poniżająca nas. Że my jesteśmy niczego niegodni, w ogóle gdzieś tam z tyłu, to po prostu prog i nic, zero, poniżej zera w ogóle jesteśmy. A Jezus przychodzi i podnosi. I zawsze mnie wywyższa. To takie poczucie godności jako człowieka, jako dziecka Bożego, takie poczucie daru, że jestem ukochany, że jestem kimś ważnym dla Pana Boga, takim owocem, myślę, też sprawdzianem takiej zdrowej, dojrzałej duchowości. I Ewangelia, w której dzisiaj Jezus konfrontuje się z uczniami w piśmie, komu oddać należy tą cześć? Czy wypowiedzieć posłuszeństwo rządzącym? Zarządzić jakąś anarchię i tylko wierzyć Pana Boga? Jezus z niezwykłą swoją mądrością mówi, to co należy do Cezara, oddajcie mu, a to co należy do Pana Boga, to też mu oddajcie. Co to znaczy? Żeby przede wszystkim zachować właściwy porządek. Cezar, czyli to co ziemskie, to co tutaj ludzkie, to co przyziemne i Bóg, to co wieczne. Żeby to się nie wymieszało. Tronu z ołtarzem nie wymieszało się tak, że będę traktował Boga jak człowieka, jak jakiegoś kumpla. I często to może spowodować drugą stronę, że traktuję człowieka jak Boga. Że nie widzę świata poza drugim człowiekiem, że kogoś ubóstwiam. Dlatego Jezus dzisiaj mówi, to co należy do człowieka, mam to oddać. W kwestii mojego obywatelstwa, mojej troski, moją ojczyznę, za chwilę wybory, to jest mój obowiązek, wynikający z faktu bycia chrześcijaninem, że jako chrześcijanin, jako katolik mam obowiązek pójść na wybory. Moim obowiązkiem jest troska o moją ojczyznę. Ale to co człowiekowi, w moich też relacjach, jako mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, w różnych odniesieniach, w różnych tych konstelacjach, we wspólnotach, w rodzinach, w społeczeństwie, pracy. To, co należy dla człowieka, pewien szacunek, pewna jakaś wdzięczność, jakaś pomoc, to jest mój obowiązek. A z drugiej strony nie mogę zaniedbywać tej drugiej przestrzeni, czyli Bożej. Czyli też właśnie troski o tą modlitwę, o życie sakramentalne, o życie duchowe. To nigdy nie może się jakoś wymieszać. To nie może być taki grok z kapustą, taki bigos. Tylko to, co należy do człowieka, moich relacji do drugiego człowieka, jest moim obowiązkiem, by oddawać to, co się należy w tej przestrzeni i to, co należy do przestrzeni pomiędzy mną a Panem Bogiem, też jest moim obowiązkiem. To nie może nigdy jedno drugiego zasłaniać, wymieszać się, ale bardzo konkretne takie umiejscowienie i taki podział, który jest też moim obowiązkiem i moim wyzwaniem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć.